Jesteśmy w sanktuarium świętego Józefa w Rudzie Śląskiej, diecezjalnym sanktuarium, które zostało powołane przez księdza arcybiskupa Damiana Zimonia w 2010 roku. 1 września była wielka uroczystość, a w zasadzie wigilię tego święta, czyli ostatniego dnia kwietnia, wielka uroczystość była tutaj, uroczystego ogłoszenia tego kościoła jako sanktuarium świętego Józefa. Święty Józef był tutaj w Rudzie czczony już od samego początku. Pierwszy kościół był w 1870 roku ufundowany przez rodzinę Balestremów i jego tytuł też był świętego Józefa. Po 30 latach okazało się, że już jest niewystarczający dla społeczności, która tutaj bardzo dynamicznie się rozrastała, bo przemysł się rozwijał. I kiedy zwrócono się do hrabiego Franciszka Balestrema o pomoc w rozbudowie tego kościoła, po naradzie ze swoimi doradcami i z parafianami, hrabia postanowił wybudować nowy kościół, również pod wezwaniem świętego Józefa, bo sam był wielkim czcicielem świętego Józefa. I kościół został uroczyście konsekrowany 21 czerwca 1905 roku. I tutaj potem był parafią dla obecnie 3 parafii ludzkich, i więc świętego Józefa, Matki Bożej Różańcowej i świętego Piusa X. A więc widzimy, że tutaj wiele było mieszkańców i parafian, bo około 12 tysięcy. Od prawie że początku działało tutaj to Bractwo Świętego Józefa. W archiwach natknęliśmy się właśnie na dokumenty działalności Bractwa Świętego Józefa. Potem to się rozwijało gdzieś do rozpoczęcia II wojny światowej. Potem już nie mamy tam zapisów. I potem postanowiliśmy to bractwo ożywić, żeby znowu mogli ludzie gromadzić się w tej wspólnocie, czcić świętego Józefa, i dzisiaj to bractwo jest tutaj, można w tym bractwie się gromadzić i swoją duchowość rozwijać pod patronatem i świętego Józefa, i wpatrując się w jego przykład i wzór. I codziennie, nie codziennie, ale co tydzień mamy tutaj nowennę do świętego Józefa. Jest to w środy przed mszą wieczorną o 17:30. Obchodzimy odpust w maju, ale wezwanie kościoła jest świętego Józefa oblubieńca, czyli odpust, to uroczystość wypada w marcu, 19 marca, ale w archiwum odnaleźliśmy korespondencję proboszcza z prośbą do biskupa, żeby obchód był w maju. Był w maju. I obchodzimy ten odpust pierwszą niedzielę maja. Święty Józef jest patronem Kościoła Powszechnego i można by powiedzieć, że jakby koniec XX wieku, czy tym bardziej początek XXI wieku, jakby na nowo w Kościele odkrywamy postać i orędownictwo świętego Józefa. Chociaż zawsze w historii Kościoła był czczony, szczególnie w
Tutaj mamy dowody tego od świętej Teresy Wielkiej, która zakładając wiele fundacji zakonnych, powierzała je opiece patronatowi świętego Józefa. Święty Józef jest opiekunem całego Kościoła. Święta Teresa pisze takie zdanie, które mówi, jeżeli każdy święty jest patronem jakiejś tam części życia chrześcijańskiego, to do świętego Józefa można się i powinno się zwracać w każdej sprawie. Ale jednak szczególnie widzimy go jako patrona rodziny, wychowania dzieci, i małżeństwa. Także święty Józef dzisiaj jest patronem coraz częściej grup męskich i tutaj również tak to się objawia. Wszystkie sprawy związane z życiem rodzinnym, ale więc i troska o dom, o pracę zawodową, to wszystko możemy powierzać świętemu Józefowi i tak właśnie się dzieje, że prośby, które tutaj są składane, które przedstawiamy w czasie nowenny, one właśnie tych tematów dotyczą. Jest księga próśb i podziękowań do świętego Józefa, którą zawsze tutaj przedstawiamy w czasie nabożeństwa i dopisujemy kolejne sprawy, które ktoś przedstawia Panu Bogu za wstawiennictwem świętego Józefa. Kościół jest fundowany przez rodzinę Balesztremów, a szczególnie przez hrabiego Franciszka Balestrema. I budował ten kościół, decyzję podjął w 1900 roku, kiedy był u szczytu swojej życiowej kariery, był wtedy marszałkiem niemieckiego Sejmu. I w dokumencie, który został, się zachował, przekazującym kościół parafii i diecezji, wymienia powody, dla których podjął decyzję o budowie tego kościoła, a więc jednym z powodów jest to, że jego rodzina wcześniej i przodkowie też budowali kościół, zresztą tutaj nieopodal jest kościół mniejszy, to była filia parafii w Biskupicach, fundowana właśnie przez jego ojca w 1870 roku. Ten kościół okazał się niewystarczający ze względu na dynamiczny rozwój przemysłu i miejscowości Ruda. Wtedy podjęto właśnie decyzję o budowie tego kościoła. Drugim powodem było to, że jest to dar wdzięczności za 150 lat istnienia kopalni, która należała do rodziny Balestremów. I jeszcze innym powodem jest to, że hrabia tutaj chciał, żeby był jego miejsce spoczynku i jego rodziny i tak rzeczywiście się stało po śmierci. Jest krypta, w której spoczywa on z żoną, jego syn z żoną i syn, który zginął w czasie I wojny światowej. Jest jeszcze więcej kwater przygotowanych, ale po wojnie już nikt tutaj nie był grzebany z rodziny Balestremów. Święty Józef, postać niezwykła i wyjątkowa, nie ulega żadnej wątpliwości. Choć Pismo Święte, można powiedzieć, milczy, gdy chodzi o słowa świętego Józefa, nie znajdziemy żadnych słów, które on wypowiedział, a które by Biblia zapisała.
Niemniej widzimy postać świętego Józefa. Widzimy go przede wszystkim w kontekście, w relacji do Matki Bożej, dla której był oblubieńcem. Widzimy Józefa, który przede wszystkim jest osobą bardzo posłuszną Panu Bogu. To posłuszeństwo wyraża się chociażby w tych scenach, kiedy anioł trzykrotnie przychodzi do Józefa jako posłaniec Boży, aby prosić go, uciekaj do Egiptu, wracaj, przyjmij Maryję do siebie. Józef to wszystko wykonuje. Dlaczego? Bo jest posłuszny Panu Bogu, bo jest wierny wszelkim Bożym zarządzeniom. Józef postać niezwykła, bo jako że nie powiedział żadnego słowa, o którym by Biblia mówiła, to jednak swoją osobą, swoim życiem pokazał, jak właśnie być blisko Pana Boga i jak być blisko człowieka. Postać niezwykła i wyjątkowa, bo przecież spójrzmy na liturgię Kościoła. To właśnie Józef jest tą jedyną postacią, o której kanon wspomina w swojej modlitwie eucharystycznej. Obok Matki Bożej właśnie Józef jest wymieniany w każdej liturgii. Postać w końcu niezwykła, bo przecież Józef nieustannie i ciągle inspiruje wielu. Jest patronem mężczyzn, jest patronem ojców, jest patronem robotników, jest patronem wielu miast, wielu nawet państw, jest patronem wielu wspólnot. Postać inspiruje, bo ciągle jest żywym przykładem, jak być blisko Boga, jak być wiernym Panu Bogu, a jednocześnie jest, myślę, Józef takim przykładem też na dzisiejsze czasy. Proszę popatrzeć to, co przede wszystkim zrobił. Józef przyjął do siebie Maryję z dzieciątkiem. Dzieciątko nie było jego dzieckiem, więc przyjął nie swoje dziecko. Piękna postać i niech inspiruje naprawdę wielu. Niech pociąga w tym pięknym przykładzie życia. W naszej archidiecezji katowickiej mamy 16 kościołów, którym patronuje właśnie święty Józef. Czy to samodzielnie, jako oblubieniec, czy jako robotnik, bo ma różne tytuły, czy też wespół z jakimiś postaciami świętych. 16 kościołów to również pokazuje, jak wielkie znaczenie ma w pobożności, przede wszystkim w pobożności, w swoim kulcie. Mało tego, należy nadmienić, że ta inspiracja osobą świętego Józefa znalazła swoje również jakieś odzwierciedlenie we wspólnotach mężczyzn świętego Józefa. Mężczyźni świętego Józefa to panowie rzecmożna, którzy wzięli sobie Józefa za patrona i chcą go jakoś szczególnie naśladować, chcą jakoś szczególnie wpatrywać się w jego życie. Takich wspólnot mężczyzn świętego Józefa w naszej archidiecezji mamy bardzo wiele. Na samej ziemi rybnicko-wodzisławsko-jastrzębskiej jest ich 17. Mam tę przyjemność i zaszczyt patronować tym grupom, czyli towarzyszyć również słowem, towarzyszyć posługą sakramentalną. Mężczyźni świętego Józefa spotykają się czy to w parafii, czy w domach jednego z mężczyzn, a raz w miesiącu tutaj w Bazylice świętego Antoniego spotykają się na swojej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu na swojej formacji. Święty Józef wciąż inspiruje, wciąż pociąga wielu do pójścia jego przykładem życia, do pójścia drogą wierności Panu Bogu, posłuszeństwa Panu Bogu, zaufania Panu Bogu. Niech tak będzie. Niech tak będzie, bo potrzeba nam dzisiaj właśnie takich świadków, takich przykładów, za którymi ludzie pójdą, będąc bliżej siebie i bliżej Pana Boga.